Przychodzą pieszo, na rowerach, pielgrzymują z całymi rodzinami lub sami. Najważniejsza dla nich jest modlitwa i refleksja nad własnym życiem. Choć mieszkańcy Częstochowy są już przyzwyczajeni, to Straż Miejska przypomina o bezpieczeństwie, a miasto o zmianie w organizacji ruchu i innych utrudnieniach podczas szczytu pielgrzymkowego. Karolina Komada. Niezależnie od warunków pogodowych, pozytywny nastrój jest wszechobecny. W końcu na Jasną Górę każdy niesie własne intencje i życie. Co w głowie, co w sercu? Jezus. Po prostu droga normalna, tak jak zawsze. Wczoraj było ciepło, dzisiaj jest troszkę chłodniej. Deszcz, takie zruszenie. Po prostu cieszymy się, że jesteśmy razem. Idziemy do Maryi, wracam do mamy, a tak naprawdę wracam do Jezusa, bo Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Bo to napełnia życie radością. Podobnych emocji będzie więcej. Rybnicka pielgrzymka to tylko jedna z prawie 180 grup pielgrzymkowych zgłoszonych na sierpień. Łącznie do Częstochowy przyjdzie nie tylko na własnych nogach 77 tysięcy osób. To pielgrzymowanie się zmienia, bo dużo grup jest takich, które powiedzmy, czy przeobrażają się w rowerowe, czy zmieniają swój charakter, ale zawsze piesza pielgrzymka to, jak się patrzy na nich, to jest zawsze radość. Tu na Jasnej Górze widać przede wszystkim radość, później w kaplicy Matki Bożej skupienie, modlitwa, te intencje, widać, że bardzo ich pochłaniają te intencje, z którymi tutaj przybywają. Mieszkańcy Częstochowy są już przyzwyczajeni do widoku pątników, zauważają jednak pewne różnice. To już nie jest ten ruch, co był 40 lat temu. Gdzie nawet pod blokiem u mnie namioty stały wtedy. Teraz już dużo, dużo mniej. Mniej wiernych się zrobiło, czy co, nie wiem tego. Od 60 roku mieszkam w Częstochowie, a od 64 na ulicy Piłsudskiego, naprzeciwko stacji, tam był słynny bar Mleczny Kefir. Wtedy to godzina 6 rano zaczynało się, że pielgrzymka z Kaczego Dołu, bo mieli te mikrofony i wychodzili piechotą. Także od dziecka widziałem, jak ze stacji od kwietnia do końca sezonu ciągle non-stop pielgrzymki. A ze względu na dużą liczbę pielgrzymujących, miasto jest cały czas w gotowości. Nie zabraknie też pewnych utrudnień. Trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami w ruchu, także czasami ze spowolnieniem tego ruchu, ze względu na to, że kolumny pielgrzymów przesuwają się ulicami miasta. Oczywiście jest to także związane z jakąś tam większą mobilizacją służb komunalnych, sprzątanie miasta, dodatkowe toalety, dodatkowe zdroje, dodatkowe dyżury w szpitalach, przychodniach, także dyżury na błoniach jasnogórskich w trakcie tych dużych zgromadzeń religijnych. Nie tylko służby komunalne są w pełnej gotowości. Straż Miejska również szykuje się na szczyt sezonu pielgrzymkowego. Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby osoby starsze i małe dzieci, które nie posiadają jeszcze telefonów komórkowych ani lokalizatorów, miały na ręce opaskę lub przy sobie karteczkę z numerem telefonu do najbliższego członka rodziny lub do kierowcy autokaru. A karteczka z numerem telefonu ułatwi i przyspieszy dostarczenie takiej zagubionej osoby, takiego zagubionego dziecka rodzicom, czy dowiezienie osoby starszej do autokaru. Sierpniowe pielgrzymki na Jasną Górę mają związek bezpośrednio ze świętem Najświętszej Maryi Panny. Piesze pielgrzymki z Rybnika i Katowic dotrą na Jasną Górę w sobotę 3 sierpnia.